tak rozpoczynamy fanfarami oczywiście. Te fanfary, moi drodzy, będą wybrzmiewały stosownie do okoliczności, ponieważ mam zaszczyt i przyjemność poprowadzić to wyjątkowe wydarzenie. Jest to gala Fundacji Patria Nostra, konkursu dla dzieci i młodzieży. Podczas to swoich prac dzieci i młodzież wykonywały filmy. O tym będziemy opowiadać nieco później, ponieważ ta gala, edycja wielkopolska, to właśnie tu i teraz, z racji covidowych, z racji tej sytuacji. Oczywiście, drodzy Państwo, mamy tak jak mamy, ale zaprzągnęliśmy całą nowoczesną technologię, żeby się z Państwem widzieć, żeby z Państwem rozmawiać, żeby Państwu gratulować. No i oczywiście będziemy mieli również łączenia, na ile to możliwe, ze szkołami, bo młodzież jest tu najważniejsza. No ale oczywiście także podczas tej naszej gali wielkopolskiej docenimy i mam nadzieję podziękujemy tym, dzięki którym kolejna edycja konkursu się odbywa. Panie fundatorze, słów kilka na przywitanie. Witam serdecznie wszystkich przybyłych, witam serdecznie młodzież szkolną, uczestników 5. edycji konkursu Patria Nostra po drugiej stronie łącz internetowych. Witam szanownych zgromadzonych naszych patronów, mecenasów, fundatorów nagród, którzy nas oglądają za pośrednictwem komunikatorów Zoom, a także wszystkich, którzy nas oglądają na profilu Facebook. Chciałbym opowiedzieć parę słów o przedsięwzięciu. Jest to już 5. edycja konkursu Patria Nostra, w której wzięło udział 1100 uczniów i nauczycieli z Polski i Polonii świata. Z przyczyn technicznych, organizacyjnych edycja jest podzielona na 4 niezależne konkursy dla poszczególnych regionów Polski, a więc konkurs mazowiecki, małopolski, wielkopolski i światowy. Oczywiście jesteśmy tutaj w Wielkopolsce i mamy finał konkursu wielkopolskiego, w którym wzięło udział 53 szkoły z Wielkopolski, a także kilka szkół polonijnych, z którymi też później połączymy się przez komunikatory Zoom. Misją Fundacji Patria Nostra jest krzewienie polskiej historii, pokazywanie wzorców młodemu pokoleniu, przypominanie o naszych chlubnych tradycjach. Jesteśmy dumni z naszej historii i musimy tę wiedzę przekazywać i też odkłamywać historię. A dzięki konkursowi młodzi ludzie tworzą filmy związane z historią Polski, ale także zapoznają się z setkami i tysiącami filmów, które powstały w ramach naszych konkursów. Jako że jury to są sami uczestnicy, jest to formuła znana nam doskonale z Eurowizji, a więc zmuszamy młodych ludzi, aby oni obejrzeli wszystkie inne pozostałe prace konkursowe, porównali je ze sobą i dokonali oceny. Tym sposobem mam zawsze sprawiedliwe wyniki. Jest z nami również i wspiera nas powiat kolski. Miałem informację, że ktoś z powiatu może do nas dojechać. Czy to się udało, czy pana Roberta Kropidłowskiego, starostę kolskiego, mamy może na łączach? Albo pana sekretarza. Nie mamy. No to pokazujemy i oczywiście dziękujemy bardzo. To jest nasz skromny upominek dla powiatu kolskiego. Dziękujemy bardzo. A po powiecie kolskim serdeczne podziękowania dla prezydenta Poznania, pana Jacka Jaśkowiaka, przepraszam. Prezydenta oczywiście miasta Poznania. Mieliśmy mieć połączenie z panią Elizą Malarecką, kierownikiem oddziału projektów edukacyjnych i prawdopodobnie to łączenie się uda. Czy jest pani Eliza z nami? Tak, witam państwa bardzo serdecznie. Bardzo dziękuję za zaproszenie w imieniu prezydenta miasta Poznania, pana Jacka Jaśkowiaka. Chciałam podziękować wszystkim młodym ludziom, którzy zaangażowali się w projekt, tak naprawdę łącząc dwa światy, bo ich historię... Jeszcze raz musimy wyczytać. OSM koło. Tak, już mogę? Tak. Którzy łączą historię, czyli przedmiot nie zawsze taki lubiany, aczkolwiek mi bardzo bliski, sama jestem magistrem historii, więc temat jest mi bardzo bliski. I łączą nowe techniki, jakim jest film, co w połączeniu daje bardzo fajny efekt, co mogliśmy dzisiaj zauważyć i zaobserwować, więc bardzo młodym ludziom dziękuję. Państwu dziękuję za organizację. Przy dzisiejszym wydarzeniu chciałam tylko przypomnieć cytat jednego z filozofów rzymskich, historia magistra vita est,
I faktycznie jest to nauczycielka życia. Warto pamiętać o tym, wyciągać wnioski ze wszystkiego, co się w historii nie tylko Polski, ale świata działo i mieć to na uwadze i realizować swoje pasje, zainteresowania. Jeszcze raz bardzo dziękuję i życzę wszystkim miłego popołudnia i wieczoru. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo pani. Chcemy też podziękować panu prezydentowi Poznania za patronat oraz za wspaniałe nagrody, które są tutaj obok w torbach dla trzech zwycięskich drużyn. Nagrody te będą wręczone już niebawem dla zwycięzców konkursu. Dziękuję bardzo. Chciałbym wrócić na chwilę do naszego wyróżnienia i podziękowania dla Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej Koło, ponieważ z tego co wiem, dotarł do nas przedstawiciel tejże prężnej firmy. Zapraszamy tu serdecznie do nas. Brawa może takie skromne. Mamy takich małych gości. Proszę bardzo. Mamy mało gości, ale wielkie serca. Kursy organizatorów od pana prezesa Czesława Cieślaka z Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej w Kole. Chciałem nadmienić, że Okręgowa Spółdzielnia w Kole ma duży zasięg terytorialny, bo nie wszyscy wiedzą, że na przykład mleko jest odbierane w okolicach Wrocławia i Opola, a nawet czasem są dostawy z gór. Głównie Kotlina Kolska i okolice ziemi konińskiej. Także Okręgowa Spółdzielnia kształtuje się, plasuje się w pierwszej dziesiątce największych podmiotów gospodarczych z branży mleczarskiej, czyli z mleczarni, a jeżeli chodzi o kapitał Polski, gdzieś na około szóstym miejscu. Także włączamy się również w dostawy mleka w kartonikach dla szkół. Wiadomo, z powodu pandemii jest to dzisiaj niemożliwe, ale też zachęcamy i zachęcamy do nowego produktu, serka lekkiego z witaminą D3 i z i również z koloniami bakterii Lassai 431, taka nazwa trudna, ale one właśnie zwiększają odporność organizmu ogólną, zwłaszcza w wchłanianiu fosforu i wapnia. Także to tak przy okazji, jakbyście państwo zobaczyli w sklepie, polecamy ten najnowszy produkt. I oczywiście maślanki, które są nieśmiertelne praktycznie. I kefiry. Tak, kefiry. No, kefiry. Cała bogata paleta. Głównie mleczarnia produkuje mleko w proszku na całym świecie, do Afryki, no praktycznie cały świat. Także też jest liczącym się graczem na rynku światowym. I dziękuję za wyróżnienie i będziemy wspierać tutaj działania konkursu i młodzieży. No wiadomo, z terenu, zwłaszcza naszego, ale także całej Polski. Dziękuję bardzo. Dziękujemy bardzo. Może ktoś z młodzieży zrobi film o serze albo o maślance. W Kole działa od 90 lat. Rocznie przerabia 390 milionów litrów mleka, z którego produkuje 40 tysięcy ton mleka w proszku i 25 tysięcy ton masła. To jeden z największych eksporterów mleka w proszku, które trafia głównie na rynki bliskowschodnie, azjatyckie i afrykańskie. W Polsce najbardziej rozpoznawalnymi produktami są serek wiejski i masło ekstra. Poza tym zakład produkuje najwyższej jakości maślanki, kefiry, śmietany i twarogi. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom klientów, w tym roku uruchomiona została produkcja maślanek i kefirów w nowym przyjaznym środowisku kartonie, który w pełni nadaje się do recyklingu. Napoje te w wersji owocowej nie zawierają syropu glukozowo-fruktozowego ani skrobi modyfikowanej. Najnowszym produktem OSM w Kole jest serek wiejski z bakteriami probiotycznymi i witaminą D3, która pomaga w prawidłowym funkcjonowaniu układu odpornościowego. Dzięki serdeczne za wsparcie i prosimy o jeszcze. Moi drodzy, nadeszła wiekopomna chwila, ponieważ za chwil kilka dosłownie poznamy zwycięzców. A jeśli chodzi o miejsce pierwsze, to jest drużyna, która pierwotnie startowała z 24. Oh,
Aleksandra Nowak, Bartosz Grobelny, Michał Wojcieszak, opieka Agnieszka Urbaniak. Bardzo miło mi poinformować, mam zaszczyt powiedzieć to pierwszy, że jeśli chodzi o galę wielkopolską, to na miejscu pierwszym uplasował się zespół szkół ponadpodstawowych numer 2 w Jarocinie imienia Eugeniusza Kwiatkowskiego. Brawa! Brawo. Jesteście z nami? Albo hip, hip, hura od razu. Zespół szkół ponadpodstawowych z Jarocina i są tutaj z nami. No, gratulujemy serdecznie wspaniałej pracy. Coś niesamowitego. Ten film się niczym nie ustępuje innym prawdziwym, dorosłym filmom, które są robione przez profesjonalistów. Także życzę kolejnych dzieł, a to są skromne nagrody od wspaniałych naszych fundatorów i darczyńców. A muszę tu przypomnieć, że konkurs Patria Nostra wsparło ponad 60 instytucji, zarówno narodowych instytucji kultury, muzeów, spółek Skarbu Państwa, fundacji i biznesu prywatnego. Dzięki naszym wspaniałym fundatorom i mecenasom możemy takie dzieło realizować. Możemy przekazać nagrody wszystkim uczestnikom konkursu. Tych nagród jest bardzo dużo. To są tony książek, które zajmują pół mojego domu czasami, ale to taki los fundatora. Dziękuję bardzo. Za chwilę poprosimy pana dyrektora Rafała Wiśniewskiego o krótką rozmowę z wami. A na razie przyjmijcie te dyplomy i czeki i prosimy o rozmowę z panem dyrektorem Wiśniewskim. Proszę. Zacznę od wielkiej przyjemności. Gratuluję i można powiedzieć proszę o następne projekty, które mam nadzieję również zajmą tak wysokie miejsce. Chciałbym się z Państwa zapytać, dlaczego akurat ten temat i czy to był jeden, nad którym się zastanawialiście, żeby wziąć na warsztat? Generalnie długo nam nie zajęło to czasu, żeby wybrać akurat ten temat. Po pierwsze, mieliśmy takie możliwości, że w Jarocinie znajduje się to muzeum prowadzone przez Towarzystwo Kolei Wielkopolskiej na parowozowni i można powiedzieć, że historia zatoczyła koło, bowiem nasz film nagrywaliśmy w wagonie, w którym właśnie dowożono więźniów do Auschwitz, więc jest to niejako symbol. Mieliśmy wszyscy wyjść przez komin, ale przetrwaliśmy, bo Polska zawsze przetrwa.